lepiej. Mamy taki potencjał. No dzięki temu, że twierdza powstawała, to przecież mamy Giżycko. To był rozkwit prawdziwy Giżycka. Możemy to mieć po raz drugi. Nie udawajmy, że tego problemu nie ma. Jest problem, ale wspólnie, razem potrafimy i zrobimy to. A nie dlatego nie robię, dlatego, że to nie mój pomysł. No, no tak już nie można myśleć. To już nie jest ten czas. Nie. Także jak widzicie Państwo, jest wiele dylematów, które nurtują nas i rozmawiamy z mieszkańcami, staramy się też nieraz tłumaczyć za władzę, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, i na te swoje plecy zbierać odium krytyki, no bo też i taka nieraz nasza rola jest, nas postrzegają jako troszeczkę przedstawicieli władzy, ale potrafimy się zmierzyć z tymi problemami. Myślę, że potrafimy z nimi sobie poradzić i razem, wspólnie parę rzeczy można zrobić. Nieważne, czy ktoś z nas będzie kandydował na burmistrza, czy będzie tym burmistrzem, czy nie, ale po wielu rzeczach potrafimy znaleźć bardzo szybko wspólny język. Panie radny, ostatnio udzielił pan wywiadu dla Radia Planeta w sprawie sarkofagu, który ma być wybudowany na wzgórzu Brunona. Czy są w tej kwestii nowe informacje? Nie, wywiadu udzieliłem parę dni temu. Dzisiaj mamy niedzielę, żadnych nowych informacji nie ma, poczekajmy jeszcze do jutra, do wtorku. Na razie nie chciałbym niczego więcej dodawać, co dodałem w wywiadzie radiowym do Radia Planeta. Jest to naprawdę temat, który może niepotrzebnie przez panią burmistrz wywołany spowodować wiele zapalczywości, wiele takich odgłosów czy głosów mieszkańców, które nie będą sprzyjały władzy. Skwituje to krótko. 40 tysięcy wydatkowania z budżetu miasta na ołtarz, na sarkofag, nazywanie czegoś małą architekturą, a potem mówienie o pomniku, jest pomieszanie z poplątaniem pojęć, nieznajomości prawa ze strony władz. I to jest takie przykre dla mnie, bo kto jak to, ale osoba na stanowisku powinna umieć czytać prawo, a nie interpretować. Z falandyzacją kiedyś mieliśmy do czynienia, wiadomo jak ta falandyzacja się odbiła czkawką na stanowieniu prawa. Do tej pory mamy kilkadziesiąt tysięcy aktów prawnych, które między innymi poseł Palikot miał zmieniać i nie podzmieniał. No, to nie jest to. Panie Wojciechu, tak, właśnie w tej sprawie. Panie Wojciechu, no dzisiaj oficjalnie pan potwierdzi, że będzie pan kandydował na burmistrza miasta Giżycko i chciałbym się dowiedzieć, jaka jest pana opinia w sprawie budowy sarkofagu na wzgórzu Brunona. Ja powiem tak, że to, co teraz my mamy, to jest taki ewidentny przykład, jak nie powinna współpracować rada z burmistrzem i odwrotnie, burmistrz z radą. No, na czym to polega, że wreszcie mamy dwa zrobić pomniki? No tak. Zastanówmy się, mamy jedno hasło, dobrze, niech to będzie uświęcone, powinno być, jeśli jest taka oczekiwana od społeczeństwa konieczność. Okej, ale to potrafmy się porozmawiać, potrafmy sobie nie wchodzić w drogę, tylko wspólnie razem ustalić coś takiego, że wszyscy będą zadowoleni. I to jest właśnie mądrość działania burmistrza, żeby potrafił ponad podziałami spokojnie porozmawiać z każdą grupą społeczną i wspólnie wybrać, bo potem ma tych radnych, po naradzie z radnymi, takie rozwiązanie, które by nie zadowalało nas. I ja uważam, że tak, skoro jest takie zapotrzebowanie, 100 lat temu było inaczej, dzisiaj jest inaczej, niech to będzie takie bardzo uroczyste, a niech to będzie jeden i wybrany wspólnie, a nie tylko dlatego, że mamo, ja na złość tobie odbrożę sobie uszy. No tak to nie powinno być. Pani burmistrz w jednej ze swojej wypowiedzi stwierdziła, że prawdopodobnie dobrze by było, gdyby radni sfinansowali ze swojej kieszeni budowę tej tablicy tam przy wzgórzu Brunona. Co pan o tym myśli? Krótko. Dezinformacja, manipulacja i hipokryzja, tak bym to określił w trzech słowach, ostro, ale dobitnie. Dlatego, że z jednej strony na Komisji Finansów i Komisji Spraw Społecznych zastępca burmistrza Paweł Czacharowski mówił, że 2000 zł to my możemy od tak natychmiast wydać z budżetu na postawienie kamienia małego wielkości kamieni Drogi Krzyżowej, żeby tam z napisem upamiętniającym milenium uczcić. A potem pani burmistrz z jednej strony chce wydać 40 tysięcy na wielki sarkofag, a do radnych wysyła pisma, aby współfinansowali czy sfinansowali budowę czy postawienie kamienia za 2000 zł. Drodzy mieszkańcy, no, nie komentuję już tego, bo szkoda słów.
Dziękuję panom. Dziękuję bardzo. Dziękuję i życzymy wszystkim miłej zabawy. Zapraszamy zawsze do Lasu Miejskiego na świetne imprezy i każdy w każdym wieku znajdzie tutaj dla siebie coś miłego, prawda? A jeśli można skorzystać z tej okazji, że jesteście panowie tutaj razem z nami, to ja już bym dzisiaj zaprosił wszystkich na imprezę, którą Towarzystwo Miłośników Twierdzy Bojen wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej zorganizuje po raz trzeci w Giżycku. Jest to, do tej pory zawsze było, na razie tak jest, w ostatni weekend sierpnia, 26-29 sierpnia, organizujemy Mistrzostwa Drużyn Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Jest to niesamowita impreza. Przed chwilą również z wojskiem skończyliśmy jako Towarzystwo Miłośników Twierdzy Bojen obóz szkoleniowy dla młodzieży, która uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych, w klasach wojskowych. I to jest taki przedsmak tego, co może nas czekać tutaj w Giżycku. Wspaniałe imprezy, szkoła przetrwania, to wszystko można odebrać u nas bezpośrednio i gorąco na tę imprezę zapraszam Państwa również, żebyście komentowali, jak to wygląda, jak można wspaniale spędzać czas w Giżycku. Dziękujemy i zapewniamy, że też przybędziemy. Dziękujemy.